Jeżeli boisz się, że zostaniesz starą panną, to koniecznie obejrzyj to wideo do samego końca, dlatego że będzie ono dla Ciebie przełomowe i od tej pory na ten cały temat staropanieństwa będziesz patrzeć zupełnie inaczej. Niedawno na moim Instagramie zrobiłam ankietę i spytałam się dziewczyn, kobiet, które mnie obserwują, czy boją się, że zostaną starymi panenami. Zadałam również kilka pytań doprecyzowujących, skierowanych już do tych osób, które odpowiedziały na pierwsze pytanie twierdząco. Wyniki tej ankiety mnie zszokowały. Aż 65% dziewczyn odpowiedziało na to pytanie twierdząco, że tak, boją się, że zostaną starymi panenami. Można by sobie myśleć, że jak tak oglądacie tutaj, że może to były dziewczyny, które są tam, nie wiem, po 40, po 50. Nie, 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 słuchajcie. Zdecydowana większość dziewczyn, które odpowiadały na to pytanie, to były dziewczyny, które obecnie mają 20 kilka lat. Zdarzyły się również osoby, które były przed 20 rokiem życia i tego staropanieństwa już się boją. Większość dziewczyn zdecydowana to były osoby, które były już kiedyś w związku. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, że ten lęk tak naprawdę nie był w ogóle w jakiś sposób powiązany z tym, ile czasu dziewczyny są same. Dlatego, że były wśród osób, które właśnie się bały staropanieństwa, zarówno dziewczyny, które same są miesiąc, półtora miesiąca, kilka miesięcy. Były osoby, które są same rok, półtora roku, kilka lat. Więc tak naprawdę tutaj tego uwarunkowania oczywiście jakiegoś takiego jednego nie widziałam. Aby być względem Was fair, stwierdziłam, że również ja powinnam tutaj odpowiedzieć na te pytania, które zadałam Wam, żeby może też pokazać jakiś taki profil. Część z Was pewnie mnie już nieco zna tutaj z YouTube'a, część z Was, która mnie śledzi na Instagramie, to już w ogóle wie zdecydowanie więcej. W każdym razie, żeby każdy z Was wiedział, ja mam lat 31 jeszcze, w lipcu będzie 32. Czy byłam kiedyś w związku? Tak, miałam już kilka związków, a ostatnie rozstanie moje to mam za sobą jakieś takie ponad nieco miesiąc temu, więc można powiedzieć, że jestem właśnie na świeżo. W ramach takiej ciekawostki powiem Wam, że reakcja mojej mamy, która dobrze mnie zna, która wydawało mi się, że już pod tym względem jest jakoś, można powiedzieć, tak jak reszta rodziny, że tak to nazwę, wyedukowana przeze mnie, i tak mnie zszokowała, bo moja własna mama, która dokładnie wie, jak jestem pozytywną, fajną, ciepłą osobą, która jest aktywna życiowo, zawodowo, podróżuje, spełnia się i w ogóle jest bardzo taką raczej, można powiedzieć, pozytywną duszą. Reakcja nawet mojej mamy, słuchajcie, była taka, że pierwsze jej słowa dosłownie to było: ty zostaniesz starą panną. I zrobiła się jej taka podkówka na twarzy. Później oczywiście, jak rozmawiałyśmy, no to dużo jej wytłumaczyłam, co z czego wynikało, że się z tym świetnie czuję, że to była wspólna decyzja i oczywiście jakby później to spojrzenie moja mama na tą całą sprawę też zmieniła, ale doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że zdecydowana większość dziewczyn na pewno czułaby się bardzo dotknięta takim komentarzem i on by bardzo, bardzo zabolał. Dlatego właśnie stwierdziłam, że muszę nagrać to wideo, bo trzeba tutaj, kochane moje, Was jakoś podnieść na duchu. Na samym początku chciałabym w ogóle wypowiedzieć się na temat w ogóle tego zwrotu, którego absolutnie nie znoszę. Dlaczego go tak strasznie nie lubię? Pierwsza rzecz to jest w ogóle to, że uważam, że on jest bardzo obraźliwy. Jak w ogóle można kogokolwiek nazwać starym, nie? Nie mówi się stara żona, nie mówi się stara wdowa, a ten zwrot stara panna jest jakimś takim stałym w ogóle zwrotem, który funkcjonuje w języku polskim i absolutnie już powinien być on dawno zapomniany. Zwrot stara panna obecnie w dzisiejszych czasach jest zupełnie nieadekwatny. Kiedyś faktycznie było tak, że dziewczyny wychodziły za mąż bardzo wcześnie, w wieku 20-20 kilku lat. Ale to były zupełnie inne czasy. Wówczas kobiety najczęściej nie pracowały. I zdecydowana większość tych małżeństw, słuchajcie, tak naprawdę warunkowała, czy ta kobieta w życiu poradzi sobie finansowo, czy też nie. I czy będzie w jakiś sposób przez społeczeństwo zaakceptowana, czy odsunięta. W jakiś sposób właśnie, że to społeczeństwo będzie na nią patrzeć inaczej. Również to była jedyna metoda dla kobiety, żeby w jakiś sposób odciążyć rodzinę i nie być dla niej przez całe potem późniejsze lata jako stara panna, jako ciężarem. W tamtych czasach te małżeństwa, które były zawierane, bardzo często to były małżeństwa aranżowane. To był właśnie jakiś taki układ finansowo-społeczny. Oczywiście pewnie wiele z tych kobiet po jakimś czasie przywiązywało się do tego mężczyzny, może nawet się zakochiwało, ale czasami bywało i tak, że ta miłość się nigdy nie pojawiła. Może jakaś taka bardziej właśnie wdzięczność. Czasami pojawiał się szacunek do tej osoby, a czasami nie.
to prawdziwe uczucie było w tamtych czasach, w przeszłości, jakimś luksusem, można powiedzieć. Dzisiejsze czasy, słuchajcie, są zupełnie inne, dlatego że my obecnie, kobiety, jesteśmy aktywne zawodowo, możemy pracować, możemy się rozwijać i możemy, to jest właśnie nasz taki luksus, spokojnie poczekać na osobę, która naprawdę będzie nas kochała, którą my faktycznie pokochamy, która będzie do nas pasowała. Przeraża mnie wręcz, jak widzę, że w dzisiejszych czasach również to jest bardzo częste zjawisko, że kobiety podejmują decyzję o zamążpójściu ze względów finansowych, ze względu na to, że w domu rodzinnym się nie układało, było źle i jak najszybciej chciały z tego domu rodzinnego jakoś uciec, jakoś się oduzależnić. I spotkany mężczyzna był, można powiedzieć, taką najszybszą ku temu drogą, tak, żeby z tego domu rodzinnego się uwolnić. Jest bardzo wiele osób, które właśnie podejmują decyzję o zamążpójściu ze względu na to, że dziewczyny po prostu chcą mieć dzieci. Albo na przykład, że ponieważ obserwowały jakiś taki błędny, może nie do końca dobry właśnie wzorzec w domu, takie pragnienie zbudowania takiej fajnej rodziny, posiadania dzieci, bo w nich tak ogromne, że bardzo szybko podejmowały tą decyzję o zamążpójściu. I wierzcie mi, że to jest naprawdę smutne, kiedy widzi się kobietę, która ma dzieci, która ma rodzinę, ma męża, ma piękny dom, spełnia się zawodowo, a jak i można pomyśleć taka bajka, a później rozmawia się z nią i gdzieś tam się okazuje właśnie, że ta decyzja była podjęta nie z tych pobudek, co trzeba. I na przykład to jest osoba właśnie, która oczywiście nie cofnęłaby tej decyzji, bo strasznie kocha swoje dzieci. I na przykład jest osobą też wierzącą. I jakby jak podjęła taką decyzję, to w tej decyzji też trwa. Ale jeżeli chodzi o takie właśnie poczucie bycia kochanej, czy kochania osoby, z którą jakby idzie przez życie, to tutaj ta kobieta czuje się obecnie bardzo, bardzo niespełniona, tak? I to są dopiero naprawdę ogromne rozterki. Także musimy docenić też komfort tego i luksus, jaki my posiadamy obecnie, będąc singielkami nawet, co do tego, że przed nami tak naprawdę przyszłość, którą my same piszemy i jeszcze mamy tak naprawdę szansę zbudowania jej w taki sposób, żebyśmy w 100% były, słuchajcie, szczęśliwe, dlatego że naprawdę nie chodzi o to, żeby wyjść za mąż młodo, ale żeby wyjść za mąż mądrze. I z miłości. Absolutnie nie jest tak, że mając lat 37, 38, 40 kilka, my na to zamążpójście nie mamy w ogóle szansy. Spójrzmy na masę fantastycznych i pięknych historii, które widzimy. Małgorzata Kożuchowska, tak? Katarzyna Wanke, to są aktorki, słuchajcie, które, umówmy się, wzięły ślub tuż przed 40. I zadajcie sobie pytanie, czy do takiego Stremowskiego to warto czekać, czy nie. Troszkę teraz oczywiście się śmieję. Ale spójrzmy sobie dalej. Beata Pawlikowska, tak? Albo Joanna Przetakiewicz. Kwitną, w pełni zakochane i kochane przez swoich partnerów po 50. Także słuchajcie, naprawdę wszystko jest możliwe. Możecie spojrzeć sobie też oczywiście jeszcze dalej. Penelope Cruz. Ślub, jeżeli dobrze pamiętam, w wieku 36 lat. Helen Mirren. Wspaniała aktorka. Wzięła ślub, słuchajcie, po 50. Także naprawdę nigdy nie jest za późno na miłość. Ale czy jest za późno, czy nie? I czy faktycznie mamy na to szansę, żeby kogoś spotkać, żeby zbudować fajną relację, czy nie? Tak naprawdę zależy to tylko i wyłącznie, słuchajcie, od nas. Prawda jest taka, że jak siedzimy sobie w kawiarni, to nie jest tak, że mamy napisane na czole będę zawsze starą panną, nie potrafię zbudować związku. Siedzimy, co widać? Widać to, czy jesteśmy zadbane, czy jesteśmy uśmiechnięte, czy jesteśmy kobiece. Jak nawiązujemy jakąś pierwszą relację, oczywiście widać, czy jest jakaś taka chemia w rozmowie, czy jesteśmy pewne siebie. I umówmy się, że siedząc w kawiarni, jak ktoś ma do nas potencjalnie podejść, mamy absolutnie taką samą szansę, żeby kogoś spotkać, czy jesteśmy same obecnie miesiąc, czy 5 miesięcy, czy 5 lat. Proszę Was też, żebyście nie patrzyły na swoją wartość jako kobiety na tym rynku randkowania przez pryzmat tego, ile macie lat. I na przykład nie myślały sobie, że obecnie przez to, że macie lat, nie wiem, 40, 40 kilka i szansa na to, że kiedyś będziecie mamami jest już bardzo niska, myślały sobie, że jesteście gorsze. Jasne, że chcemy być mamami i boimy się, że zegar biologiczny nam tyka. Ale ja, słuchajcie, sobie mówię, że przede wszystkim to ja bym chciała być szczęśliwą mamą. Dlatego, że tylko i wyłącznie wtedy będę miała szczęśliwe dzieci. Jak ja sobie, słuchajcie, myślę o sobie i o moim przyszłym jakimś partnerze życiowym, moim przyszłym mężu,
to myślę sobie, że to jest osoba, z którą będę ze względu na masę różnych czynników, ze względu na to, jaka ta osoba jest, jakie ma serce, jakby będę ją kochać za masę różnych rzeczy. Może się okazać, że ta osoba też nie może mieć dzieci, że jakoś nam to na przykład nie idzie, tak, że nawet może mieć dzieci, ale nie potrafimy razem zajść w ciążę. Czy ja taką osobę bym zostawiła? Ja na przykład bym takiej osoby w życiu nie zostawiła. Pomyślałabym pewnie o adopcji, tak? A jeżeli wtedy nam jakoś się nie udało, pewnie chciałabym się zaangażować w pomaganie jakimś może organizacjom, które się dziećmi opiekują, tak? Bo dzieci faktycznie kocham i tak było od zawsze. Ale w życiu nie chciałabym być osobą, która nie ma pod tym względem takiego samego podejścia. I uważam, że jak mężczyźni tutaj czasami w naszym społeczeństwie robią takie komentarze, że twoja wartość jako kobiety po 30 już jest bardzo niska i że w ogóle jesteśmy to staropanieństwo skazane. Umówmy się, że potencjalnie dla nas taki mężczyzna nie jest żadnym w ogóle materiałem na faceta, tak? Pod tym względem chciałam mieć osobę, która podchodzi do tej kwestii zupełnie inaczej, dlatego że ja patrzę na siebie jako na masę różnych małych, wspaniałych pierwiastków, wartości, które sobą reprezentuję. I moje serce jest wspaniałe, jest wielkie i patrzę na siebie jako na kobietę, która się uczy, rozwija, która jest radosna, która ma masę przyjaciół, która ma bardzo dużo dodania. I jeżeli w ten sposób będziecie również rozwijały i budowały swoje życie, to naprawdę, słuchajcie, wierzę w to, że te takie komentarze czy myśli wasze, własne, czarne, że będziecie starymi pannami, was opuszczą. I naprawdę wierzę w to, że jedynie właśnie przez takie aktywne bycie prawdziwym, chodzącym przykładem i po prostu radosne życie, szczęśliwe życie. Mamy szansę obalić te takie stereotypy krążące wokół tego, że ktoś jest starą panną albo nie i że stare panny to są takie, że kobiety po 30 którymś tam roku życia to są zgorzkniałe. Słuchajcie, to wszystko, słuchajcie, naprawdę czas zmienić. Ale nie zmienić dyskusją, tylko zmienić naszym własnym postępowaniem. I postaram się dać wam taką moją receptę autorską na to, w jaki sposób żyć, funkcjonować, żeby właśnie tym staropaństwem się absolutnie nie przejmować i co więcej, mieć w sobie ugruntowane takie głębokie przekonanie, że mam szansę na miłość. Pierwsza rzecz to jest to, żeby cały czas być otwartym na życie, na świat, żebyście nie traciły energii i pasji, nie rezygnowały z marzeń, żebyście cały czas żyły aktywnie, rozwijały się, szukały jakichś nowych rzeczy, których możecie doświadczyć. Druga rzecz to jest, żeby cały czas być otwartym na ludzi, na drugiego człowieka, na ludzi młodszych, na ludzi starszych, żebyście cały czas starały się wychodzić do ludzi, żebyście pod tym względem nie zgorzkniały, nie zazdrościły innym osobom, które są szczęśliwe, tylko właśnie, żebyście miały względem nich takie ciepło, żebyście względem innych ludzi były cały czas życzliwe. Trzecia rzecz to jest to, żebyście cały czas miały otwarte serca, bo to serce wasze musi cały czas wierzyć w to, że miłość może przyjść. I musi być gotowe na to, żeby kogoś pokochać i też przyjąć miłość drugiego człowieka. Nie chodzi o to, żeby tej miłości szukać z jakąś desperacją, ale żeby wierzyć, żeby cały czas to serduko wasze, słuchajcie, było ufne i wierzyć w to, że ta droga wasza, słuchajcie, ma jakiś sens. Ona ma was czegoś nauczyć, ona ma was w taki piękny sposób właśnie może budować. Czwarta rzecz, słuchajcie, to jest to, żebyście cały czas dbały o siebie. Mówię o waszym zdrowiu, o waszym wyglądzie. Nie myślcie sobie, że nie macie dla kogo się starać, więc rezygnujecie z tego wszystkiego. Nie, cały czas, słuchajcie, można być świetnie, fantastycznie wyglądającą 40, 50, nieważne. I ostatnia rzecz, słuchajcie, nie przejmujcie się czasem, nie dajcie się temu. Pamiętajcie, nie macie czasu na niemiłość. Na miłość macie czas. Tyle czasu, ile potrzeba, żeby tą prawdziwą miłość znaleźć. Dlatego, że na prawdziwą miłość naprawdę, słuchajcie, wierzę w to, że warto czekać. No. A żeby to czekanie oczywiście było łatwiejsze, prostsze i tak dalej, to mam nadzieję oczywiście, że właśnie dlatego zostaniecie tutaj ze mną na kanale. Także subskrybujcie, wciśnijcie dzwoneczek, żeby zawsze dostawać powiadomienia, jak pojawia się jakiś nowy film tutaj na kanale. Dołączcie również do mojego Instagrama, dlatego że tam jestem z wami tak bardziej na co dzień. Staram się was tak pozytywnie motywować, właśnie żebyście o siebie dbały, żebyście pozytywnie cały czas były nastawione, pozytywnie myślały i żeby każdy dzień miał taką może nutkę so special radości. I oczywiście zapraszam was też do dołączenia do mojego Facebooka. Trzymam za nas wszystkie, słuchajcie, bardzo mocno kciuki i za wszystkich facetów, którzy potencjalnie oglądają ten odcinek oczywiście również. Buziakuję was na koniec, jak zawsze i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku na kanale. Buziaki!